Patryczek.pl i witam was w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek jest to odcinek z gry Modern Combat Versus. Wiele osób mi pisało, że nie macie tego w sklepie Play. No... O, ja ci kręcę, bo się przestraszyłem. Można napisać do Game Loftu, można napisać na ich stronę i spytać się dlaczego, czy to jest, że nie spełnia wasz telefon wymagań systemowych, czy że wiecie, system Android, czy wymagań sprzętowych. Dobra, jest. Czy wymagań sprzętowych, że na przykład macie za słaby procesor albo za mało RAMu. No ja na tablecie, który miał takie same wymagania systemowe jak mój telefon, ten stary, mogłem w Versusa grać, więc teoretycznie to jest 2 giga tylko i wyłącznie Androida. No wiadomo, tam musicie mieć takie te podstawowe, tam 2 giga RAMu i tak dalej. Aczkolwiek mi się wydaje, że najlepiej do nich po prostu napisać, to jest chyba najlepszy sposób. Także zagramy sobie od razu. Tam kiedyś był odcinek, w którym mówiłem o klasach, że to jest takie bardziej na robione na Team Fortress Overwatch niż na Modern Combat zwykły. Wiadomo, zwykły Modern Combat to był, no, że gramy sobie, zmieniamy bronie, oczywiście nowe bronie, no, lepsze bronie, a tutaj jest nastawione to na klasy. Mamy agentów, którzy mają po prostu swoje bronie, swoje umiejętności. I to jest naprawdę fajne rozwiązanie jak na Modern Combat, bo dodaje coś nowego, tak? A dotychczas mieliśmy tylko nowe bronie, oczywiście pay to win, bo to jest zwykle i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że to jest jednak zmiana na dobre. Czekaj chwilę, ustaw się. O ty gnoju. Dobra, dobra, dobra. I ładnie, dobra, lecimy. No i dobra, kolejny. Ja akurat w Versusa nawet nieźle gram, bo wiadomo, tak, no 300 godzin w Modern Combat 5 Blackout jednak trochę mi dało tego kontrolę strzałów i w ogóle wszystko. Także o, tam sobie łażu. Dobra, dobra. Postrzelamy chwilkę. No szkurde, patrz jak się mi ładnie schował. Ej, ej, ej. Dobra, dobra. Tutaj jest czysto, trzeba... Dobra, zebrałem po swoim. Oż ty no i tu. Z dwóch stron mnie chyba wzięli, bo tam jeszcze z tyłu mnie bił, tak mi się wydaje. Ajej, zabij go, to weźmiesz moje ten. Dobra. Na razie z tych podstawowych postaci to najbardziej Kanem gram, i bo on jest po prostu dobry, ale Lok też naprawdę ma swoje zalety. Miałem konto, na którym jeszcze miałem Minu, aczkolwiek to konto coś mi się popsuło i po prostu mi nie wczytało. Nie wiem, czy nie zapisałem go na Google Play'a, czy co, ale po prostu nie mam tego konta. Więc teoretycznie, no nie wiem, co się mogło stać. Kurde, no, plecy mi znowu zrobił. No bo teraz zagram chwilę Lokiem, żebyście zobaczyli, jakie Lok ma umiejętności. W ogóle mamy tego Kylta w halloweenowym skinie. No, ale nie, ta gra jest naprawdę fajna i ja na pewno będę robić z niej serię taką dłuższą, także spoko, spoko. To jest pierwszy odcinek taki tylko luźny, bo potem będę każdą klasę, ja, którą zdobędę oczywiście, omawiał, także też możecie zostawić łapkę w górę i napisać, czy chcecie tą grę, ponieważ ta gra jest fajna według mnie. Debil. W sensie, no ja debil, bo użyłem umiejętności w ciągu ostatnich 3 sekund, nie wiadomo po co. 3 sekund życia, także. Ale Lok ma o wiele lepszy damage, natomiast ma gorszą tą specjalną umiejętność, tak, bo ma ten po prostu skan. A ten skan tak, no. Daje coś, nie daje, także. Ej! Ej, 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 ej! Ale on ma tam fajnego, specjalnego umiejętnościaka. Ja nie znam jeszcze wszystkich tych klasach na pamięć, także wiecie, no jednak czasami mi się zdarzy coś pomylić, także też przepraszam od razu za to. Kurde, skąd? Skąd, skąd, skąd? Jezus Maria, jak to było głupie, nie wiem co ja zrobiłem. Ale skąd on strzelał? To było takie dziwne, bo pojawił się i zniknął, jak murzyn na pasach, taka ha, 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 śmieszny żart. Dobra, no przegrywamy i to tak ostro bym powiedział. 70 do 30 w tych zabranych, już ty mordę jeża, jeżo zwierzę. No pojaw się. Kurde no, chowaj się.
Dobra, dobra, dobra. No, dawaj. No, ty se patrzy. No i ładnie, widzicie? Ta umiejętność kulta, nie, czekaj chwilę. Loka, o, loka. Przydaje się czasami, no nie, jednak ten skan jest nawet nie nice, aczkolwiek, no, lepsza umiejętność jest jednak w Kalu, który ma ten swoją tarczę. Chyba 60. Nie mogę zginąć, nie mogę zginąć, uciekaj. Dobra, chowamy się. Bo jak zginę, to oni zbiorą ode mnie ten. Ten punkt, no. Tak już po kimś zebrali. Super. Dobra, puścimy zaraz tego skana. Pod spodem jest koleś, no dobra. O, tutaj kłanie. Lok, 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 lok. Stój, stój, poczekaj chwilę. No nie rób tak. Brzydko się zachowujesz. Opanuj swoje zamiary. No tutaj tak olałeś mocno. Dobra, dobra, dobra. No dawaj, dawaj! Już chyba koniec. No. Przejęli punkcik i wygrali. Smutne, no aczkolwiek starałem się. Nie widać, że, widać, że się starałem. Chociaż byłem dopiero trzeci w teamie. 3 na 4, 3 na 4. Aczkolwiek, no, wbiłem 35 punktów z tych wszystkich. Rank down zaraz będzie, no to wiadomo, akurat to nie mam co się przejmować. I szybko przelecę, no dobra, tam morda tam. No to tutaj mamy crate'y, oczywiście jak w Clash Royale czy różnych innych takich grach. Po prostu otwierane są po jakimś czasie, to Game Loft wprowadza we wszystkich grach po kolei, co to jest. A klan to, bo no dobra. Agenci. Dodane zostały nowe jednostki. Jest tak. Seven i Revolve. I to są nowe postacie. Dodatkowo są skiny do niektórych postaci. Na przykład powiedzmy, z taką miną, to ona ma taki dodatkowy skin. Mamy jeszcze tutaj pana Krita, który ma taki zarąbisty skin. Mamy Juka. Monark nie, ale Blaze ma nowy skin. I pani Seven ma skina. Revolve nie ma skina. Lock ma też fajnego skina. Season Reward. No także trzeba tam grać po prostu. Dobra, zobaczmy sobie tutaj. Dobra. Okej. Okay. No i teraz tak, od razu sobie pierwszą rzecz, co zrobię, to odblokuję sobie Towera, ponieważ on jest tani i kosztuje tylko 3000 tych niebieskich. Chociaż teoretycznie zaraz zobaczę jeszcze na przykład taką Shift. No, na 7500. To już się potem zmienia. A ciekawe, ile ta Revolve na przykład kosztuje? 15 tysięcy, no to widać jednak, że jest trochę lepsza. Juke, 7500. No, ale kupię sobie Towera, bo to jest shotgun po prostu koleś, tylko że on ma taką tarczę fajną. To jest taki jakby Commander w Modern Combat 5 Blackout, jak to by, ktoś by się ogarniał. W ogóle zmienię sobie Killsinga jeszcze. No, takiego mi się podoba. Dobra. Także na dzisiejszy odcinek to by było tyle. Piszcie, czy chcecie więcej tej gry, ponieważ mi się bardzo podoba ta gra. Na pewno ja sam dla siebie będę w nią grać. Natomiast jeżeli wy chcecie, to napiszcie w komentarzach i zostawcie łapkę, jeżeli wam się odcinek spodobał właśnie teraz. Subskrypcję, jeżeli jesteście nowi na kanale, wtedy zobaczę też, że przybyło. O, w ogóle to są skiny wszystkie pokazane, ale tak patrzyłem po tych wszystkich innych osobach. Dobra. To już widzę wszystko, że to są za diamenciaki, dobra. Także dzięki wam za oglądanie. Trzymajcie się i na razie do następnego odcinka. Cześć.